Cześć, Michał Kopery z portalu ringpolska.pl, witam Was serdecznie, zapraszam na taką szybciutką wrzutkę wyjazdową, temat walka Saula Alvarez kontra Ilunga Makabu, temat ostatnio nośny i głośny, no i wydaje się, że faktycznie ta walka może rzeczywiście dojść do skutku w maju przyszłego roku. Za nami pierwsze spotkanie Canelo i Makabu, stanęli obok siebie twarzą w twarz na konwencji Federacji WBC w Meksyku i to każe nam podejrzewać, że faktycznie coś z tej walki wyjdzie. Opinia na temat tego pojedynku są zróżnicowane, ja swoją opinię przedstawiałem już wcześniej. Po pierwsze, dla mnie to jest kozacka decyzja Saula Alvareza, bo nominalnie to jest blisko 15 kg różnicy pomiędzy wagą super średnią i junior ciężką, chociaż z drugiej strony mam świadomość, tak, że to był dobry wybór Saula Alvareza. On się nie porywa od razu na Mairisa Berdisa czy Lorenza Okoliego. To trzeba mieć na uwadze, że Makabu to jest słabszy mistrz od tych dwóch, o których powiedziałem wcześniej, natomiast jest to prawdziwy mistrz w WBC, legitny mistrz, to nie jest żaden półpasiec, to nie jest żaden mistrz tymczasowy czy mistrz w przypadku Ilunga Makabu, to jest prawdziwy czempion wagi junior ciężkiej i z tego powodu ta decyzja jest bardzo, bardzo odważna. Pamiętajmy jeszcze o jednym, bo ja tutaj często przywołuję Usyka, mówiąc o Canelo, no nie ukrywam tego, że większą sympatią darzę Usyka niż Saula Alvareza, natomiast Alvareza doceniam. Pamiętajmy o tym, że Usyk, idąc do wagi ciężkiej, nie rzucił się od razu na Joshuę. Najpierw stoczył dwie walki z zawodnikami, nawet nie czołówki, bo Witherspoon to nie był żaden zawodnik z czołówki, choć oczywiście on był z łapanki na ostatnią chwilę, bo tam miał być Tyron Spong, potem był Chisora, który też nie jest ścisłą światową czołówką, ale zawodnikiem z zaplecza tej ścisłej czołówki. Dopiero potem był Joshua i być może będzie tak w przypadku Canelo. No nie jest wykluczone, że on po pokonaniu Ilungi Makabu, jeśli mu się to uda, to wcale nie jest pewne, być może potem zamarzy o tym, żeby zwalczyć na przykład z Berdisem, który już pewnie tam plakaty na TikToka smaruje, czy z Lorenzem Okoli. Natomiast bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że Canelo zdobędzie ten pas, jeśli mu się uda w wadze junior ciężkiej, a potem wróci, czyli zrobi taki numer jak z Siergiejem Kowaliowym, bo Canelo nie ukrywa, że dla niego liczy się po prostu kolejny mistrzowski pas w kolejnej wadze. Natomiast pamiętajmy, co się stało z Royem Jonesem Juniorem swego czasu, który poszedł do wagi ciężkiej, potem już nigdy nie był taki sam. Gdy wrócił do swojej tej właściwej, najmocniejszej kategorii w jego wykonaniu wagowej, czyli wagi półciężkiej. Ale do rzeczy, bo Canelo zdradził, ile chciałby ważyć w walce z Ilungą Makabu i wskazał na wagę 180 funtów, czyli 81,6 kg. To jest dokładnie ta liczba i zakładając, że to się sprawdzi, bo to jest tylko taka deklaracja na oko, tak? Ale zakładając, że na oko faktycznie Saul Alvarez będzie ważył 180 funtów, czyli 81,6 kg, co to nam mówi o walce? Jaki to może mieć wpływ na walkę? No po pierwsze, no trzeba założyć sobie z góry, że skoro Canelo waży teraz, walczył w wadze super średniej, a ma ważyć 81,6 kg, celuje w tę wagę, wyższą, limit jest 90, więc od wagi robić nie będzie, czyli tyle, ile wniesie na wagę, mniej więcej tyle samo będzie też potem ważył w ringu, więc zakładamy, że w ringu będzie ważył około 82 kg. Z drugiej strony mamy Ilungę Makabu, czyli gościa, który, to trzeba też pamiętać, zaczynał karierę pro od kategorii półciężkiej i te warunki fizyczne też ma bardziej zbliżone do wagi półciężkiej niż do wagi cruiser, bo ci współcześni cruiserzy to są jednak duże chłopy, już nie mówię o Okoli, który ma zasięg rąk pająka i pod 2 metry podbija, ale każdy inny cruiser, czy to jest z naszych polskich chłopaków, to jest zawodnik, to są zawodnicy więksi, wyżsi od Ilungi Makabu. Ilunga Makabu w ostatnich walkach wnosił na ważenie. Podczas ceremonii ważenia notował tak 88, 90 z kawałkiem, 89 kg. Widać, że on też tej wagi, no takie ma podejrzenia, specjalnie nie dusi i on w ringu, zakładam, że też nie będzie ważył dużo więcej, nie wiem, niż 90 kg, 91 może, no tak stawiam, to będzie waga w tych okolicach. Czyli de facto, jeśli faktycznie Canelo dobije do tych 81-82 kg, to w ringu możemy mieć ostatecznie różnicę około 9 kg i tak to będzie raczej wyglądało. To nie będzie 15, czyli ta różnica, która jest między wagą super średnią a junior ciężką, ale bardziej bliżej 9-10 kg. No i nie jest tajemnicą, że gdyby Canelo walczył z Okoli czy z Berdisem, ta różnica, zwłaszcza w przypadku Okoliego, byłaby dużo, dużo większa. To byłoby raczej śmiało 15 kg, stawiając, że Canelo wnosi do ringu 82. Jeszcze na zakończenie powiem, co sam Canelo mówi o tej
o tej swojej decyzji o walce z Ilungo Makabu, mówi tak: jestem bardzo sprytnym pięściarzem, wierzę w swoją siłę, umiejętności i dlatego chcę walczyć o tytuł wagi cruiser. To wielkie wyzwanie i kwestia 20 kg. Nie wiem, skąd to 20 wyliczył Canelo, no ale tak wyliczył. Dla mnie to walka 50 na 50, ale czuję się mocny. Kocham wyzwania i chcę przejść do historii. Dlatego podejmuję to wyzwanie. Zobaczymy, czy faktycznie będzie najtrudniejszym do tej pory. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, jak typujecie wynik tego pojedynku, o ile faktycznie do niego dojdzie i co sądzicie o tej wadze. 81,6 kg. Teraz Canelo będzie na offie jakiś czas. Ja zakładam, że on wróci na salę treningową z wagą, do, nie wiem, 85 kg powiedzmy, a mówi tutaj 81,6 kg, więc tutaj miejsca na specjalne masowanie raczej nie ma. Raczej jest po prostu miejsce na taki swobodny trening. Każdy, kto musiał robić wagę przed walką, wie, że to w głowie trochę bąci, bo trzeba trzymać ten limit. Niektórzy duszą wagę. Canelo będzie miał swobodne treningi. On tutaj po prostu zajmie się boksem, nie będzie tracił czasu na zrzucanie wagi, nie będzie musiał jej pilnować. To też w głowie zawsze jest jakaś przeszkoda. Tyle na razie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Badzior. Yo he cantar esta canción para mi gente con una pasión.